Studii Napoleona to moment w historii, w którym pewien obywatel Imperium Francuskiego wkurzył naprawdę sporą ilość potęg europejskich. A dokładniej, Napoleon Bonaparte zdecydował się zakończyć swoje wakacje na Elbie. Początkowo był entuzjastycznie witany i zebrał nawet pokaźną armię. Jednak kilka miesięcy później poniósł klęskę w bitwie pod Waterloo z dwukrotnie liczniejszym przeciwnikiem. A kilka lat później przeszedł już na wieczną emeryturę. W dzisiejszym odcinku ja przejmę władzę nad tą Francją w niecałe dwa miesiące po ucieczce Napoleona. Poprowadzę francuską armię, na którą składa się 150 tysięcy żołnierzy, gotowych by Napoleon przybył i poprowadził ich na teren Belgii. Naprzeciw mnie stanie wielonarodowa koalicja z gigantyczną, jednomilionową armią. Dodatkowo, skarbiec jest pusty, ekonomia Francji leży, a sam kraj jest wyczerpany poprzednimi wojnami. Więc przede mną bardzo prosta i przyjemna kampania. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Zacznijmy od tego, że Napoleon ani nie jest władcą Francji obecnie, bo jest nim Louis XVIII, ani nie jest generałem francuskim. W zasadzie dalej go już nie będzie w tym odcinku. Więc tak, ja też się czuję oszukany. Powinien być przynajmniej generałem. Bo nie ukrywam, że taki Napoleon jako dowódca moich wojsk bardzo by się przydał. No ale go nie mam. Za to mam wojnę ze wszystkimi krajami dosłownie na każdej granicy francuskiej. Północ, południe, wschód, no i woda. Moje armie wycofuję za forty, które mam gdzieś tutaj i będę je za chwilę reorganizował. Bo bądźmy szczerzy, 21 tysięcy kawalerii, po co, na co to komu? Gram Francją z francuskimi ideami, a nie Rzeczpospolitą. Czekajcie, rewolucyjna Francja ma jakieś inne idee? Wow! Szkoda, że tylko nie mam rewolucyjnego rządu, ale mam rewolucję w kraju. To przypuszczam, że za chwilę mogę mieć wesoło w kraju. Przejdźmy do Stanów jednak, w których biorę następujące przywileje. Głównie, jak widzicie, przywileje militarne, ale odmieszczam, biorę pożyczki i tańsze procenty. Na dworze skupiam się jednak na działaniach militarnych i następnie pozbywam się najsłabszego generała. Mam szczęście jako Francja i posiadam maksymalny profesjonalizm. Jest on niesamowicie dla mnie cenny, bo daje mi możliwość posiadania tańszych generałów, bonusy do jakości armii i parę innych ciekawych rzeczy. Francuskie misje, które sobie mogę wykonać, dużo mi one jednak nie dadzą. Najbardziej żałuję, że nie mogę wykonać misji w Wielkiej Armii Francuskiej, bo wymaga ona posiadania zilu, czyli właśnie bycia krajem rewolucyjnym. Zatrudniam też następujących doradców i nie ukrywam, fajnie byłoby mieć tańszego militarnego, no ale nie mam. Teraz muszę pozmniejszać koszty. Kasuję więc dosłownie całą moją flotę. Z armii wywalam kawalerię. Francja jej w ogóle nie będzie potrzebowała. I najnudniejsza rzecz. Redukcja kosztów utrzymania fortec. Bo tu nie tylko chodzi o to, że tych fortec naprawdę mam sporo. Tylko niektóre mają 8 poziom przy granicy. A niektóre mają 2 poziom. I te fortece są beznadziejnie niepotrzebne. Bo i tak padną od razu. Dlatego te fortece dalej, bliżej mojej zachodniej granicy, po prostu kasuję i nie będę raczej potrzebował. Przy granicy z Hiszpanią zostawiam tylko i wyłącznie fortecę w Roussillon i tą tutaj w prowincji Labort, którą pewnie nazwę i tak źle przeczytam. Przy zachodniej granicy, przy Sabaudi, no to kasujemy forty dwójkowe, tutaj tych w ogóle nie potrzebuję. Oraz w Dauphin, fort szóstkowy. Co prawda, to jest dobra prowincja, ale obok mamy ósemkę. O nie, fort French Comte, dwójka! Tuż przy granicy, nie! I obok też mamy dwójkę, nie! Dobra, tą dwójkę kasuję, a tu nie mam wyboru. Muszę ulepszyć i nie dopuścić do upadku tej fortecy. Północny zachód, tą fortecę zostawiam, tą kasuję, tą w Retel też kasuję. Dzięki temu koszty utrzymania fortec znacząco spadły i ja już nie jestem aż takiej pupie. Tak samo na wszystkich moich fortecach odpalam aid defensywny, to jest must have przy tej wojnie. No i ostatnie te dwie fortece jeszcze wyłączam utrzymanie, raczej nie będzie to potrzebne na ten moment. Polityki! I tutaj są potrzebne rzeczy. Dyscyplina, artyleria mocniejsza, zwiększenie siły mojego handlu, zawsze więcej pieniędzy. Z administracyjnych? No dobra, nie mam wasali, to może się przyda development. Czekajcie, czekajcie, ja tutaj mogę chyba też Bank Francji założyć. Wzięte. I w sumie, skoro też tu jestem, to na niektórych fortecach będę robił Score Earth, żeby łatwiej rozbijać armię przeciwników. Więc tak jak mówiłem, całą kawalerię wyrzucam z armii, a dzięki temu, że mam 100% profesjonalizmu, no to ten manpower trafia mi z powrotem do puli. I w sumie byłbym na niewielkim minusie, tylko że tak czy siak, muszę teraz dobudować armaty do mojej armii i trochę piechoty. Tak, żeby mieć przynajmniej jedną armię 40-40, bo szerokość pola bitwy tyle wynosi w tym momencie. No niestety flota brytyjska, jak i sojuszników, natychmiast blokuje całe moje wybrzeże, nic na to nie poradzę. Uuu, to mi się przyda, nawet bardzo. Jakoś tak przewiduję, że mogę mieć bardzo dużo pożyczek w tej grze. Tym bardziej, że zbliża się francuska rewolucja. Jak tu nie kochać paradoksu? Wykupiłem też obrońcę wiary, żeby dostać te 20% manpowera w prowincjach katolickich.
I to mi daje naprawdę już niezły przyrost. No, rewolucja. Okej, okazało się, że mogłem wykonać tą misję, a kolejna daje mi 10% profesjonalizmu. Dlatego na chwilę odpalam też obniżenie standardów rekrutacyjnych, żeby mi spadło tak o te 10%. Nie, staje się rewolucyjną Francją? No takiego kierunku działu się nie spodziewałem. Tak, staje się rewolucyjną republiką. To akurat jest dobre dla mnie. Tylko gdybym wiedział, że nią będę, to nie rozdawałbym tak dużej ilości przywilejów. I w sumie rekrutowałbym teraz dużo więcej piechoty rewolucyjnej, bo jest ona bardzo dobra. Więc w sumie może tak zrobię, że te 24 piechoty po prostu wywalę z armii, 24 tysiące, i rekrutuję gwardię rewolucyjną. Ona ma zmniejszony fire i shock damage o 10%. To jest zawsze coś. Ej, ja stanów nie mam, tylko frakcje. To chyba wezmę tą frakcję, która daje mi jeszcze więcej manpowera i zwiększa dyscyplinę. I teraz też zobaczyłem, że w decyzjach narodowych mogę dodatkowo wzmocnić moją gwardię. Co w zasadzie zrobię? Chociaż mój budżet może jednak tego nie wytrzymać. Ups. Dobra, bardzo duże armie zbierają się przy mojej zachodniej granicy, dlatego na razie je zignoruję. Poczekam, żeby się jakoś tu rozprzestrzenili na tej fortece. A sam uderzę na Hiszpanów, którzy się wycofali. No niedobrze. To może uderzę na Niderland? W pierwszej kolejności na Brytyjczyków pod Calais. No i nie zadaję mi jakichś gigantycznych strat, no ale zawsze niech to będzie. No dobra, zdałem mi trochę tych strat. Potem uderzyłem na Rosjan i totalnie chyba zniszczę ich armię. Wow, wyzerowane. Czyżby Rosja miała problem z technologią? Nie no, armie rosyjskie mają moją technologię. Nie wiem czemu taki wpiernicz dostali. Potem nadchodzą Prusacy. Skąd oni mają tak dużą armię, to ja nie wiem. Tylko niech mi się najpierw zreorganizują regimenty i dopiero wtedy uderzę. Na Szwedów, bo to jest bitna armia, ale jest tak mała, że po prostu ich gromię, zanim tutaj zdążą przyjść posiłki. Dlatego też zdecydowałem się na razie odpuścić Prusakom i zaatakować ich inną armię. O, tu. No chyba, że uciekł. Spalę ziemię, żeby jednak wolniej uciekali. Ciekawe, wbiłem się w pruską armię i widać, że sojusznicy ich wystawili. Zamiast dołączać, to się wycofują. Gdyby te armie dołączyły i stoczyły tutaj jedną znaną gigantyczną bitwę, no to bym miał dużo większe straty niż 11 tysięcy żołnierzy. Dlatego od razu atakuję też Brytyjczyków. Tutaj nie ma generała, więc tą armię też bardzo szybko rozbiję. Tak, gigantyczne straty mają. I to jeszcze wyzerowana armia. Jednak na południu bardzo szybki progres postępu zdobywania fortecy mają Hiszpanie, dlatego tam przemieszczam teraz moją armię. No to pobór się skończył, szkoda, ale misję i tak wykonam. Hiszpanie znowu się wycofują, to źle. Może tą fortecę też tutaj spalmy. I w sumie o co się toczy ta wojna? A, pokaz siły. I jest to wojna stuletnia w 1815 roku. Ma to sens. Tak samo jak promocje na horrory na Enebie, mnóstwo strasznych gier w najlepszej cenie. Polecam Lukas, linki do nich znajdziecie w opisie. I teraz zobaczcie, ile tych wojsk moich przeciwników jest na mojej granicy, ale brakuje wojsk rosyjskich cały czas tutaj. Ej, takie dziwne rzeczy zauważyłem, tylko klikam coś takiego, zobaczcie, że idę w dane miejsce i bot jakby od razu wiedział, gdzie uderzam i się wycofuje. O, Austriacy przyjmą bitwę? Zobaczmy to. Na pewno bardzo dużą przewagę daje mi w tych moich bitwach to, po pierwsze, że mam 125 dyscypliny. Dobra, nie wiem skąd mam tyle, ale to jest bardzo duża przewaga, bo pamiętajcie, że dyscyplina to jest ten damage zwiększa, który idzie w manpower, czyli jak najszybsze wyczerpanie przeciwnika. Jednocześnie zwiększa nam taktykę, czyli zmniejsza obrażenia, jakie ja dostaję w manpower. Morale to tam z drugiej strony tylko powodują, jak długo ten pasek na mnie spadnie, kiedy on jest poniżej zera, wtedy się wycofamy. Europcy, nie jestem pewien, czy występuje coś takiego jak straty po wycofaniu się. Nie wiem, możecie mi tutaj to napisać w komentarzu. W innych grach Paradoksu, jak Victoria czy Crusader Kings 3, jest coś takiego, że jak wycofujecie się z bitwy, ponosicie dużo większe straty na sam koniec. Jest tak zwana faza pościgu. W Europie Universalis chyba tego nie ma. Ale to co jest, to patrzcie, jakie straty ponoszą tutaj Austriacy. Co prawda nie w fazie szoku, ale tutaj w fazie fire'a mają gigantyczne straty. Nawet ich sojusznicy nie dołączają do bitwy. Dwa razy większe straty ode mnie mieli. Dlatego nawet jak mam niższe morale, no to decyduję się wbijać wojska brytyjskie, które te morale też mają niskie i dyscyplinę mają wyższą. O nie, czemu ja mam minusy? Tu nie było fortecy? No nie, trudno, przeciwnicy ponieśli straty i to jeszcze w artylerii. Wiecie co jest najlepsze? Ja mam otwartą drogę na Wiedeń. Dobra, dlatego spróbuję ponownie odepchnąć Hiszpanów z moich południowych fortec, chociaż pewnie się wycofają, jak to robili ostatnio. No oczywiście, od razu uciekają. I teraz robimy taktyczny odwrót i pójdziemy prosto na Wiedeń. Bo Austriacy są najbardziej chętni do wyjścia z tej wojny, a ja potrzebuję od kogoś pieniędzy. A zdobycie zazwyczaj stolicy jest w tym bardzo pomocne.
tylko wcześniej muszę tutaj stoczyć wojnę z całą koalicją państw, która przyszła na moją fortecę. No niestety nie mają żadnych minusów i Prusacy tutaj przewodzili. Ich armie są najlepsze akurat pod kątem dyscypliny. To jest jedyna armia, no nie, jeszcze szwedzka w sumie jest, która może się równać jakością armii z moją francuską. Mamy większe morale, ale bardzo porównywalną dyscyplinę i tak naprawdę Prusy mogłyby mieć tą dyscyplinę o 10% lepsze, no tylko to jest bot i nie wykorzystuje swojej formy rządów. Nie, nie wierzę. Wiedeń ma nierozwiniętą fortecę i miałem dosłownie do niego całą ścieżkę otwartą. Dobra, ruszyłem jednocześnie też na Pragę, bo jest to chyba najwyżej rozwinięta prowincja w okolicy, więc da mi sporo punktów zwycięstwa w stosunku do Austrii. Tym bardziej, że Praga bardzo szybko padła, więc idę dalej oblegać kolejne fortece. Wiedeń też szybko padł po 93 dniach, więc lecę dalej z obleganiem i szukam tych prowincji, które mają najwyższy development z fortem. Da mi to najwięcej punktów zwycięstwa i unikam prowincji górskich, bo wtedy zazwyczaj przeciwnicy lubią się zebrać w okolicy i zaatakować, kiedy to my mamy minusy. Na koniec rozsyłam moje wojska, żeby zdobyć jak najwięcej prowincji w okolicy, ale też muszę uważać na wojska austriackie, dlatego jedną dużą armię zostawiam. Nie dzielę jej. Ej! I teraz widzę, że jak okupuję jakieś terytorium, to mam szansę rozprzestrzenić tam rewolucję. A to zwiększa mi postęp rewolucji, który daje mi jeszcze dodatkowe bonusy. To jest lepsze od absolutyzmu. Teraz podbój świata to jest chyba nic trudnego tak naprawdę w tej grze. Nie! Paryż straciłem! Ci podstępni Rosjanie jakoś tu przeszli. Aha! To wiele wyjaśnia. Desantują się u mnie w kraju. No ale Paryż odbity, a ja lecę zniszczyć tą armię. Nie może tak być, że moja stolica została zdobyta i nie ma z tego konsekwencji żadnych. Armia dorwana i ponosi gigantyczne straty podczas fazy ogniowej, gdzie rozbijam armię totalnie. Tak naprawdę, co jest nie tak z Rosją? Prusy chcą biały pokój. No ale Prusy mogłyby mi dać dość dużo pieniędzy. Nie. Poza tym z Wiednia do Berlina naprawdę blisko, tylko ta forteca może mnie spowolnić. No ale teraz biorę od Austriaków bardzo dużo pieniędzy, chociaż nie ukrywam, fajnie byłoby też wypuścić jakieś nacje w tej okolicy, taki Milan czy Węgry. Ale jednak trzeba finansować francuską rewolucję, bo trzeba rozbijać armię przeciwników i jeszcze trochę mi z tym zejdzie. Oh my god, co za rzeź! Przecież to jest tak mocne, to jest, nie wiem, 60 tysięcy, a my 4 tysiące straciliśmy żołnierzy. Teraz wezmę się za Niderlandy, chociaż tutaj będę musiał wspomóc się przy obleganiu tych fortec, niestety. Większość z nich jest bardzo dużych, 6 albo 8 poziom. Ja mam obecnie 120 tysięcy żołnierzy, moi przeciwnicy już miliona nie mają, no ale takie 650 chyba jest to obecne. Ich nastawienie natomiast nie jest już aż takie wysokie do tej wojny, chociaż moje jest jeszcze niższe. Czemu? Nie wiem jakim cudem, może mi to wyjaśnicie, ale dlaczego Niderlandy mają swoją stolicę tutaj, a nie w Amsterdamie? Ktoś mi to wytłumaczy? Dlatego od Niderlandów również biorę tylko pieniądze i wojenne reparacje. Tak to bym jeszcze podbił przynajmniej tą jedną prowincję. Dobra, kolejny kraj, za który się biorę, to Hiszpania. Tutaj najłatwiej będzie przejść przez Nawarę, ponieważ jest tutaj nierozwinięty fort. Potem już tylko fort w Burgos, który jest drugiego poziomu. I mam Madryt. I mam koniec gry? Czy tu kiedyś nie było guzika continue? Po co ja to odpalałem na Ironmanie? Uff, na szczęście udało mi się zrobić normalny save z tego, co nie ukrywam, było kłopotliwe. Rozbiłem też armię hiszpańskie i następnie ruszyłem od razu na Madryt, który padł po 20 dniach oblężenia, jak szybko. No to wysyłam moje armię na Portugalię. Tylko Brytyjczycy mi się na tyłach zdesantowali, o nie. Muszę przyznać, że hiszpańskie fortece, no najbardziej obronne to nie są. 19 dni na tik, ale to chyba wynika z moich umiejętności zdobywania fortec. Nie, no stolica Portugalii jest Portugalii? Co robi tutaj ta Portugalia? Chyba ten save coś popsuł. No pokonanie tego kraju będzie dużo trudniejsze. Dlatego wojnę z Portugalią zakończę białym pokojem. No i dobrze, kampania w Hiszpanii idzie mi znakomicie. Chociaż realnie historycznie to kampania napoleońska też tutaj szła początkowo dobrze, a potem się skończyła totalną klapą i półmilionowymi stratami. Więc nie przeciągam tutaj mojego udziału i biorę od tego kraju dużo pieniędzy. Przydadzą się te pieniądze, żeby spłacić moje zadłużenie. Teraz szybko musiałem lecieć obronić moją północną fortecę, bo tutaj Brytyjczycy mieli postęp w obleganiu. Sami Brytyjczykami raczej nie przewiduję problemów w tej bitwie. Ta gigantyczny 6 tysięcy strat na tika, wow. No długo nie wytrzymają, chociaż sam też straciłem sporo piechoty. I następnie niestety zaatakowałem wojska połączone rosyjsko-pruskie, co nie jest takie dla mnie korzystne. W międzyczasie wybuchła wielka
Parwolta w Grecji. Poznań bardzo szybko padł, nie bronił się jakoś skutecznie, lecę teraz pod Berlin. Tylko z tego co widzę, to ja ten Berlin będę długo oblegał. Dlatego pół mojej armii wysłałem na Pomorze, żeby zdobyć wszystkie fortece. No może oprócz tej. Jakimś cudem ta forteca padła? Zobaczcie, nie mam tu żadnych komend. Najgorsze w atakowaniu Prusaków było to, że mieli tutaj dość sporo fortec 8 poziomu i że Rosja była niedaleko, no to lubiła dosłać tutaj swoje armie. Co prawda przegrywali bitwę za bitwą, ale wykańczało to moje zasoby kurczące się manpowera. Przedłużałem też wojnę z Prusami, bo nie ukrywam, chciałem tutaj wypuścić wolną Polskę, wielką i potężną, no ale jednak musiałbym praktycznie zdobyć 100% tego kraju, żeby mi się to udało. Musiałem jednak wciąż uważać, kiedy moje wojska główne były w Prusach, by moja armia pomocnicza odbiła terytoria, które non toper mi zajmowały wojsko brytyjskie. Może jednak nie trzeba było kasować tych fortec. Wojnę z Prusami kończy następująco, uwalniając i biorąc pieniądze. Dzięki mnie Rzeczpospolita została przywrócona. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu chwała Wielkiej Polsce, a zostawię ci serduszko. Następnie wróciłem na moje własne terytorium, gdzie rozbiłem chyba wszystkie wojska brytyjskie? No prawie wszystkie. I teraz rozpoczął się moment, w którym muszę dokonać kolejnej inwazji na Rosję, więc czeka mnie starcie z generałem Zimą. Boże, ile oni tu tych fortec mają. Z tego co widzę, większość tych fortec ma chyba drugi poziom, więc nie będą problemem. Oprócz fortecy w Kowno, bo są tutaj jakby dwie fortece w tej prowincji i nie wiem, która działa, a może się to symuje. To wszystko jest okej, to tylko paradoks. Najdziwniejsze jest to, że Rosja zdecydowanie ma największą armię w tym momencie na świecie, 252 tysiące, tylko nie mam żadnego pojęcia, gdzie ta armia jest. Bo tu mam 12 tysięcy, tutaj jakieś bałe po 2 tysiące, ale nie wiem, gdzie jest ta armia. I chyba wzbudziłem takie zagrożenie u Rosjan, że zawarli sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. A same Stany Zjednoczone uczyniły mnie swoim rywalem, no nie. Udało mi się dotrzeć do aż Sankt Petersburga. Tylko miałem drobne problemy, czyli powtórkę z rozrywki. Totalny brak zasobów ludzkich. Dlatego od Rosji wziąłem bardzo dużo pieniędzy i tym się zadowoliłem. Została mi już więc tylko i wyłącznie Wielka Brytania, o której w zasadzie nic więcej chcieć nie mogę, bo nie ma szans, żebym się dostał na wyspę. A póki nie zdobę tutaj chociażby jednego fortu, to nie mam szans zdobyć czegokolwiek oprócz tej wyspy. W zasadzie to oprócz wysp. Ciekawe. Więc od Brytyjczyków zdobyłem ich wyspy, dużo pieniędzy oraz wojenne reparacje. To zakończyło wojnę, w której zginęło 300 tysięcy Francuzów i 1,5 miliona wojsk przeciwnika. Wow. Najlepsze jest to, że ostatnie dwa kraje, czyli Wielka Brytania i Rosja, spłacają całe moje zadłużenie. Nawet zarabiam, spłaciłem całe moje zadłużenie. Więc w zasadzie teraz bym mógł dalej rozbudować mój kraj, zbudować tutaj mnóstwo manufaktur, bo nie mamy ani jednej, a mamy bardzo dużo wartościowych, nie mamy żadnych warsztatów, które bardzo by podniosły moje dochody. I dalej mógłbym ruszyć, wykorzystując casus belli Annex Revolution State. Jest to chyba najlepsze casus belli do podboju obecnie. W tym odcinku natomiast bronię Polski w roku 1939 w wojnie na dwa fronty. Czy uda mi się to? Zobaczcie sami.